Witam Was serdecznie na kanale Poliglot Love, gdzie omawiam wszelakie ciekawe tematy, rzeczy związane z nauką języków obcych, ale nie tylko. I w dzisiejszym takim krótkim odcinku chciałbym rozpocząć serię o poradach dotyczących nauki słówek, nauki słownictwa, ponieważ uważam, że jest to szczególnie na początku procesu nauki języka najważniejszy element. Moim zdaniem, im szybciej nauczymy się jak najwięcej słówek, tym szybciej będziemy w stanie przejść, będziemy w stanie niejako odblokować materiały w języku docelowym. Na przykład, jeżeli oglądamy youtuberów, którzy tłumaczą różne słówka, gramatykę danego języka po polsku, moim zdaniem o wiele lepiej jest oglądać, słuchać takich twórców w języku, którego się uczymy. Stąd im szybciej nauczymy się tych jak największej ilości słówek, tym lepiej. I dzisiaj szybciutko o prostej i skutecznej metodzie dzielenia słówek, która polega na, tak jak sama nazwa wskazuje, na dzieleniu słówek na mniejsze słówka bądź części, bo nie zawsze to będą słówka, które mają sens. I są to słówka nie tylko z języka polskiego, jeżeli znam inne języki, jest to jak najbardziej pomocne. I na przykładzie, słówko, uczę się ostatnio niemieckiego i słówko, którego nauczyłem się, jest to die Begrüßung, czyli powitanie. I podzieliłem sobie to słówko na trzy części. Pierwsze to B, które kojarzy mi się z dźwiękiem, który wydają owce. Beczają, czyli B. Później Grüß. To słówko jest bardzo podobne do niemieckiego słówka, które już znam, Gross. Praktycznie jest takie samo, więc zapamiętuję sobie Gross, tylko z tym przedźwiękiem U. I końcówka Ung. Wiem, że ta końcówka jest typowa dla niemieckich rzeczowników abstrakcyjnych i po prostu łączę ze sobą te trzy elementy B, Grüß, Ung. Die Begrüßung, powitanie. Innym przykładem będzie słowo Radzam. Radzam. Czyli wskazane. Coś jest radzam, coś jest wskazane. Podzieliłem sobie to słowo na dwie części. Rad, wiem, że po angielsku to jest szczur, i zam, które kojarzy mi się z polskim sam, tylko mówionym, wymawianym po niemiecku, czyli s jako z. Radzam. I znowu łączę te dwa słowa, które już znam, w jedno i poznaję nowe słowo. Jeszcze takim innym przykładem, na przykład może być słówko der Eimer, czyli wiadro. I tutaj znowu wiedza o angielskim, chociaż jest to wiedza podstawowa, się kłania. I, czyli zaimek osobowy, niemiecki ja. I, jedna część, druga część, mer, czyli francuski burmistrz, powiedzmy. Łączę to słówko, mam Eimer, czyli wiadro. I oczywiście można używać słówek tylko polskich, z różnych języków. Im więcej języków znamy, tym jest nam po prostu łatwiej, bo mamy większy zasób słów. I cały trik polega na tym, że nie uczymy się tego słówka de facto od nowa, powtarzając tyle razy, aż wejdzie nam do głowy, do pamięci, aż go kolokwialnie mówiąc wykujemy się go, ale używając niejako klocków Lego, czyli tych słówek, które już znamy, do budowania nowych słówek. Nie uczymy się od zera tych słówek, tylko mamy istniejące w naszej głowie słówka, które znamy, i z nich budujemy, tworzymy słówka. Jest to słówka. Jest to wiele skuteczniejsze niż taka nauka po prostu powtarzając to słówko, aż zapamiętamy, czy ucząc się list. I w tym odcinku to by było na tyle. W następnym odcinku opowiem o metodzie skojarzeń i historii, ale to w następnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.